No dobra, ja zacznę w sumie niestandardowo, bo zacznę od historii. Powiedzcie mi, zastanówcie się, czy znacie taką historię. Był sobie pewien mężczyzna imieniem Egon. Egon odsiadywał wyrok w więzieniu, wyszedł z tego więzienia, przed więzieniem czekali na niego znajomi, jego kompanii. Dobrze widać w miarę. Egon miał podczas wielomiesięcznego pobytu w więzieniu wpadł na genialny pomysł kolejnego rabunku i postanowił, że opowie o tym swoim świetnym planie swoim znajomym, którzy na niego czekali. Usiedli razem, zaczął rozmowę od siadaj i słuchaj. Naprawdę mam super świetny plan na kolejny rabunek. Musimy zaplanować wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Egon usiadł i zaczął rozmawiać ze swoimi kompanami, no i zaczął im opowiadać o tym, jak wygląda plan. Opowiadał, powiedział, że taki wielki skok to potrzebuje masy przygotowań. No i zaczęli przygotowywać, zaczęli chodzić, zaczęli planować różne rzeczy i tak dalej. Jakiś czas później Egon znowu się umówił ze swoimi kompanami na spotkanie, przyszedł, usiedli i powiedział, dobrze, każdy dostaje plan. I wyłożył im plan, jaki dostał i tak dalej, i opracował na podstawie tych swoich przygotowań. Powiedzcie mi, czy wiecie, o jaki film chodzi? Mam tutaj młodych... Tak, super. Bałam się trochę, zastanawiałam się chwilę, bo mam młodych ludzi na sali. Tutaj zastanawiałam się, kto będzie znał. Okej. Dobra, więc gang Olsena. Zgadza się. Generalnie tych części gangu Olsena było 14 bodajże, żeby mnie skłamała. 13-14, coś w tym stylu, ale wszystkie miały bardzo podobny scenariusz. Zaczynały się od tego, że Egon chodził z więzienia i wpadał na genialny plan kolejnego rabunku. Przedstawiał go swoim kompanom, opowiadał, planowali go. Natomiast to, jak się kończyły, to zazwyczaj się kończyły one niepowodzeniem w różny sposób. Pojawiały się jakieś trudności podczas realizacji tego planu. Kompanii nie wiedzieli, jak pojawiały się jakieś trudności, to nie wiedzieli często, co robić, jak mają walczyć z tymi przeciwnościami losu. Tam wiecie, to jest komedia i tak dalej, więc tam walczyli na różny sposób. Plan nie wypalał na samym końcu zawsze. Z różnych przyczyn współpracownicy, czyli ci kompanii, zazwyczaj udawało im się uciekać przed policją, natomiast Egonowi niestety nie, trafiał znowu do więzienia po to, żeby od kolejnej części zacząć właśnie od tego, że ma świetny plan, bo siedział w więzieniu i miał czas, żeby go przemyśleć. No i co? Co to ma wspólnego z zarządzaniem zmianą, który jest dzisiejszym moim tematem prelekcji? Ja was chciałam takim krótkim wstępem właśnie powitać, bo za chwileczkę wam opowiem, co to ma do zarządzania zmianą. Natomiast dzisiaj opowiem wam trochę o tym, jak obrabować bank, czyli właśnie jak Lean Change Management wpływa na biznes, na cash flow, na budżet i dlaczego jest to gra zespołowa. Ja nazywam się Joanna Ostafin, wcześniej się wam chyba nie przedstawiłam. Trochę celowo, bo pomyślałam, że opowiem teraz więcej o sobie. Jestem współzałożycielem Project People i krakowskiej inicjatywy designerskiej. Zajmuję się UX designem dużo lat, ale też interesuję się również startupami, wspieram i doradzam startupy. Ostatnio zaczęłam definiować to, czym się zajmuję, z tym, że zajmuję się niezgadzaniem z klientami, bo generalnie zajmuję się tym, że klienci przychodzą, mają jakieś pomysły. Ja im mówię, dlaczego te pomysły, że te pomysły są złe i tak dalej. Zaczynam pracować nad nimi, żeby były dobre i jak je sprawdzić. Natomiast to, co jest tak naprawdę ważne na mój temat, to jest to, że bardzo mocno wyznaję filozofię Lean UX, Lean Startup, Lean Strategy. I to jest ważne i w zasadzie właśnie dlatego używam słów, że wyznaję filozofię, bo to jest tak, że fajnie się wiąże z postawami, o których była mowa właśnie wcześniej. To była moja wewnętrzna postawa, a dopiero później się okazało, że to się nazywa Lean, Lean Startup i że to jest bardzo ze sobą mocno powiązane. No dobrze, jeżeli kogoś zainteresuje któryś z tych tematów, o których będę mówiła, to możemy porozmawiać później w kuluarach. No dobrze. Zanim przejdziemy do tego tak naprawdę, co to jest ten Lean Change Management i jak w zasadzie wpadliśmy na to, że robimy to, nie wiedząc, że to robimy, to opowiem wam trochę o samym wprowadzaniu i zarządzaniu zmianą w takim bardziej klasycznym podejściu. Było o tym trochę wcześniej, będę mówiła o tym tylko bardzo krótko. Generalnie przed tym, jak przygotowałam prezentację, zrobiłam sobie krótkie wywiady, porozmawiałam z wieloma ludźmi, ze startupów, z korporacji, z większych, mniejszych firm, software house'ów, IT, z firm produkcyjnych i tak dalej, żeby gdzieś tam to zróżnicować sobie to, jakie są zdania na temat wprowadzania zmian. No i to, co mi się gdzieś tam mocno powieliło, nie odnosząc się teraz do żadnej koncepcji, ale generalnie to, że wprowadzanie zmiany jest traktowane bardzo często w firmie jako projekt, nie jako proces, jako taka zmiana generalnie, że to nie jest coś, co jest pewnym procesem bez końca i tak dalej, tylko że to jest projekt, więc trzeba go zaplanować jak projekt. Może wam się to kojarzyć z waterfallem, czyli z takim kaskadowym modelem i w zasadzie ma pewne podobne elementy.
To, co udało mi się gdzieś tam pozbierać od ludzi różnych na temat tego, jak wygląda teraz wprowadzanie ich zmiany, no to jest to, że zaczyna się od tego, że badają sytuację, jak wygląda obecna sytuacja w firmie, jakie są problemy, ktoś tam jakiś zespół i tak dalej bada tą sytuację, po czym wyznacza cel, co trzeba zmienić i siada do planowania. No i planuje, przedstawia ten plan, plan jest wykonywany, no a później następuje ten moment utrzymywania tej zmiany, czyli żeby ta zmiana faktycznie weszła w życie. To jest bardzo uśredniony proces, bo przeprowadziłam tych rozmów ileś tam, natomiast on się bardzo mocno powielał. No i mi się właśnie skojarzył z tym waterfallem. Jest to, co jeszcze było ważne dla tego procesu i to, co się powtarzało, to to, że on bardzo często był bardzo długotrwały. No i ja go porównywałam do tego, że przypominał mi trochę taką randkę w ciemno. Jak zobaczycie, bardzo często było tak, że gdzieś osoby, które odpowiadały za wprowadzenie jakiejś zmiany, one widziały się z pracownikami, na przykład których ta zmiana miała dotyczyć, na samym początku procesu, czyli stwierdzili, że teraz zbadają, jakie są problemy, porozmawiają z nimi i tak dalej. Jeżeli rozmawiali, to super. Po czym się okazuje, że ktoś tam siedział, planował, ktoś zatwierdził plan i tak dalej. Później przyszli i go wdrażali i tak naprawdę po wielu miesiącach, po wielu tygodniach albo po wielu miesiącach okazywało się, że dopiero przychodzi do tego, że ci pracownicy drugi raz mają styczność w ogóle z planem, że będzie jakaś zmiana. Dlatego mówię, że przypomina to trochę randkę w ciemno. Takie randki czasem bywają rozczarowujące i podobnie jest właśnie w przypadku wprowadzania takich zmian. No i nic dziwnego, wyobraźcie sobie, że jesteście takimi pracownikami, czyli pracujecie sobie w jakiejś tam firmie, ktoś się was pyta, jakie macie problemy i tak dalej, po czym przychodzi do was za kilka miesięcy i mówi o tym, że ma plan, jak to zmienić. Wy już nawet nie pamiętacie, że rozmawialiście w ogóle z kimś na jakiś tam temat i tak dalej. No i wiadomo, że budzi to opór. Budzi to opór pracowników bardzo często z tego powodu, że nie wiedzą, dlaczego mają coś zmienić, jaka jest w ogóle motywacja. Dodatkowo zmiany są też, muszą wyjść ze swojej strefy komfortu, bo muszą zmienić jakieś swoje rytuały. No i generalnie zmiany, jak popatrzymy w takim ujęciu biznesowym, no to tak samo jak w biznesie, czasem pomysły na biznes bywają nietrafione, tak i pomysły na zmiany też bywają czasem nietrafione i te zmiany tak różnie się kończą. No ale przez to, że pracownicy o tym nie wiedzą, to jest jak jest. Natomiast wróćmy do tego, jak to wygląda w praktyce. Wcześniej wam powiedziałam o tym, że gang Olsena ma coś wspólnego ze zmianami. No i jakbyśmy wrócili sobie do tego, co wam opowiedziałam wcześniej. Pewien mężczyzna o imieniu Egon wychodzi z więzienia. Spotyka swoich kompanów, opowiada im, mówi, że ma świetny plan, który przez wiele miesięcy opracowywał sobie w tym więzieniu. No i tu pojawia się właśnie ten pierwszy problem, czyli właśnie to, że spotkałam się z tym kilka razy podczas moich rozmów, jak właśnie ktoś powiedział, że no przez wiele miesięcy siedzieliśmy i planowaliśmy, jak zrobić te zmiany. No i to jest właśnie ten pierwszy problem, który się gdzieś pojawia, czyli że ktoś usiadł i faktycznie poświęcił wiele miesięcy na to, po to, żeby zaplanować te zmiany, a bardzo często okazuje się, że właśnie te zmiany, jak są nietrafione, ile miesięcy straciliśmy na to, nie? Do tego są one tworzone również bardzo często, byłem wskazany, w oderwaniu od teamu, czyli to, co zrobił Egon. On siedział w więzieniu, miał czas, żeby to przemyśleć, on to przemyślał i przyszedł i powiedział, mam świetny plan. I właśnie to bardzo często się okazuje również w zespołach, czyli przychodzi jakiś lider i opowiada o tym swoim pracownikom, że ma świetny plan na zmianę. Egon przyszedł i tak jak wam powiedziałam, usiadł i powiedział do swoich kompanów, usiądź i posłuchaj. Jest taki świetny plan i tak dalej, opowiedział mi o tym pomyśle rabunku i tak dalej, po czym powiedział, że musimy zaplanować najdrobniejsze szczegóły tego planu. No i tu ponownie, siadaj i słuchaj, to jest też coś, co pojawia się bardzo często w takim właśnie klasycznym wprowadzaniu zmian, czyli przychodzi właśnie sobie lider i mówi, siadaj i słuchaj, mam taki i taki plan. I to, co wskazywaliście w sumie we wcześniejszych prezentacjach i to, co się pojawiało, to jest właśnie problem z tym, że pracownicy, jeżeli nie wiedzą, jaka jest motywacja, no to nie mają, jaka jest motywacja, dlaczego mają coś zmienić, no to pojawia się właśnie problem z tym, że dlaczego mają to robić w ogóle. I bardzo fajne było to, o czym wspominaliście wcześniej, czyli właśnie metoda zdartej płyty i powtarzanie cały czas, dlaczego coś ma być zmienione, bo wtedy ludzie faktycznie zaczynają wierzyć w to, dlaczego mają coś zmienić, jaką im to wartość przyniesie. No i też zbyt szczegółowy plan i znowu odniosę się do wcześniejszych prezentacji, bo bardzo mi się właśnie podobało to, jak opowiadaliście o tym, ile rzeczy się zmieniało w trakcie u was jakby całej transformacji i jakby ile było zmiennych. No i ponownie jest w przypadku takiego planowania takich transformacji czy takich dużych zmian. Jak wyobraźcie sobie, że ktoś siądzie i zaplanuje całą zmianę, a to się czasem zdarza bardzo, bardzo szczegółowo, no i co jeżeli się pojawia jakiś przypadek, że jedna z tych rzeczy nie działa, nie?
zdarzają się takie sytuacje, że i tak ludzie brną dalej w ten plan, bo tak było właśnie zrobione szczegółowo. No albo właśnie tak jak było tutaj wcześniej powiedziane, podeszliście do tego w taki sposób, że jak nie działało, no to spróbujemy coś innego. Wielki skok oznacza wielkie przygotowania. No i to ponownie, Egon tak powiedział, że wielki skok, wielkie przygotowania, wielka zmiana, wielkie przygotowania, więc znowu siedzimy i będziemy planowali, co mamy zmienić. Masa przygotowań, zmian pracy, zmian rytuałów dla pracowników, czyli wyjście z takiej strefy komfortu. No i tutaj pojawia się bardzo często przerażenie pracowników i długi czas adaptacji do tego, żeby oni się przyzwyczaili do tej zmiany. No bo wiecie, przychodzicie i nagle mówicie, że macie ogromny plan, wszystko zmieniacie. I z jednej strony to jest fajne, tak jak właśnie było wcześniej wspomniane, że być może ten szok wywołujemy raz i później się łatwiej adaptować i tam kolejne zmiany. Natomiast no, to dużo zależy też od zmiany i od wielkości zespołu, wielkości organizacji. I znowu, jakiś czas później przychodzi Egon i mówi, każdy dostaje plan. I to jest właśnie problem, czyli że pracownicy dostają projekt zmian i nie biorą w nim udziału od kogoś, nie utożsamiają się przez to z nim. Czyli przychodzi sobie jakiś lider, mówi o tym, on tam to zbadał, on to wymyślił, nawet jeżeli to jest super. Czasem się może okazać, że to jest w ogóle super projekt, nie? W sensie ta zmiana może być naprawdę fajna. Natomiast no, przychodzi lider, no i właśnie mówi, to jest projekt zmian, tak będziemy robić, musimy uwierzyć, że to jest dobre, nie? Dużo ciężej jest przekonać pracowników wtedy do tego, żeby oni faktycznie uwierzyli w tą zmianę, skoro oni nie brali udziału w jej projektowaniu. No i tak jak wspominałam wcześniej, mają już ten plan, zaczynają go realizować, no i mają po drodze różne perypetie, różne się rzeczy tam działy, jakieś problemy. No i jeden problem, który wynika właśnie w trakcie z tego, dlaczego oni mieli te problemy, bardzo często nie mieli się komunikować ze sobą. No to też film był w takim czasie, że nie było telefonów komórkowych, żeby mogli sobie zadzwonić, że coś nie działa i tak dalej. No i co zrobić, jeżeli nie idzie się według planu, nie? W momencie, jeżeli mamy pracowników takich zwykłych, przyzwyczajonych do tego, że oni dostają plan skądś z zewnątrz, no to jest znowu moment przerażenia, no bo co oni mają zrobić ze sobą? No a jeśli coś nie idzie, to zespół rozpada się, czyli tak samo jak w przypadku Egona, zmiana nie wychodzi, a pomysłodawca zostaje z tym sam, bo zespół nie czuje się autorem takiego projektu zmiany, nie czuje się tym, żeby gdzieś wyciągać wnioski, tylko jeżeli zmiana nie działa, no to jest przyzwyczajony do tego, że czeka po prostu, aż ktoś do nich znowu przyjdzie i znowu zaprojektuje jakąś zmianę, im zaproponuje. Największe minusy takiego podejścia, o którym wam teraz wspominałam, tak żeby podsumować i spiąć tą część, to są trzy rzeczy. Czas wprowadzania zmiany i poziom skomplikowania. Jak mamy takie bardzo klasyczne podejście właśnie do wprowadzania zmiany, czyli że ktoś sobie je planuje, ktoś bada, ktoś to planuje, później się to wdraża i tak dalej i ta zmiana jest duża, to czas wprowadzenia takiej zmiany no, jest często albo wielotygodniowy, wielomiesięczny, w zależności od tego, jaka to zmiana. No i też poziom skomplikowania, planowania, jeżeli chcemy zaplanować cały taki proces. Nie? Brak zaangażowania pracowników, nieświadomość, to co wam powiedziałam wcześniej. Przez to, jeżeli nie angażujemy pracowników, to oni są nieświadomi tego, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś mają robić, automatycznie angażują się dużo mniej. No i braki komunikacji, mała responsywność teamu, czyli jeżeli coś się zmienia, pracownicy nie wiedzą, dlaczego coś się zmienia, dlaczego coś ma być zrobione w taki, a nie inny sposób, to sami nie czują się w odpowiedzialności, żeby reagować jakoś na te zmiany. No dobrze, to teraz tak przechodząc z klasycznego, bardzo szybko przejścia przez klasyczne takie podejście do wprowadzania zmian, to stoi podejście oparte trochę o metodę Lean Startup. I w zasadzie, tak jak wam powiedziałam na początku, ja wraz z Batą, moją wspólniczką, bardzo mocno gdzieś tam wyznajemy tą filozofię Lean Startupową. Jeszcze wyznawałam te zasady w zasadzie, zanim ona się nazywała Lean Startup, bo to była bardziej kwestia właśnie tej postawy, tego podejścia, czyli do testowania, do otwartości, do zrozumienia jakby użytkownika. I podobnie było w przypadku Lean Change Management, czyli generalnie stosowałyśmy te metody, jakby nie mając świadomości tego, że to się wtedy tak nazywa, bo stosowałyśmy je dużo wcześniej niż gdzieś tam zostało to nazwane. A opierają się właśnie o podejście Lean Startup. Tak, napisałam, że wdrażałyśmy je przez przypadek, bo dowiedziałyśmy się, miałyśmy swoje zasady, później dowiedziałyśmy się, że to się ładnie nazywa. No i generalnie, jak to wyglądało w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Lean Change Management. To jest tak naprawdę opis całego naszego procesu, jak my wprowadzamy zmiany. I to, jak wprowadzamy zmiany u nas w Project People, a generalnie wprowadzamy tych zmian parę dziesiąt, parę set rocznie, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A miesięcznie i tygodniowo, co najmniej, tygodniowo, tak jak bym powiedziała, pewnie jest paręnaście zmian, miesięcznie jest ich nawet parę dziesiąt, więc to są bardzo duże liczby. Opowiem wam za chwileczkę dlaczego. To, co my robimy najpierw, no to potrzebujemy zrozumieć grupę odbiorców danej zmiany, czyli u nas to jest całego na przykład zespołu.
I tutaj jest drugi moment, który jest najbardziej kluczowy, czyli musimy zdefiniować problem, czyli co naprawdę jest problemem. I jakby rozmawiając z ludźmi, przygotowując się do tej prezentacji, jak rozmawiałam z ludźmi, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian w ich firmach, bardzo często okazywało się, że problemem nieudanej zmiany było to, że ci, którzy tą zmianę chcieli jakby wprowadzić, naprawdę nie rozumieli, jaki problem rozwiązują. Czyli po prostu oni sobie wymyślili jakąś zmianę, stwierdzili, że chcą tą zmianę wprowadzić, zaplanowali, nawet ją wprowadzili, ale nie byli w stanie odpowiedzieć, jaki oni problem tą zmianą chcą w ogóle rozwiązać, albo potraktowali go bardzo, bardzo powierzchownie, czyli na przykład, jak było wcześniej wspomniane, problem z komunikacją. No ale dlaczego, ale dlaczego, ale dlaczego jest ten problem? Nikt tego nie drążył, a to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Czyli jak pojawia się u nas hasło, że jest problem z komunikacją, no to my siadamy i zastanawiamy się, ale co znaczy problem z komunikacją? No to znaczy, że na przykład tak i tak rozmawiamy. No ale dlaczego tak rozmawiamy? I wiecie, drążymy, żeby dojść do tak naprawdę tego małego problemu, który gdzieś tam stoi dalej, czyli tak naprawdę co my mamy rozwiązać, nie? Jaki problem mamy rozwiązać? Bo my nie rozwiązujemy problemu z komunikacją jako tako, nie? I właśnie to jest ten moment, kiedy się okazuje, że my rozbijamy tak naprawdę każdy taki duży problem na takie bardzo, bardzo małe, bo drążymy tak długo, aż dojdziemy do tego, co jest naprawdę tym powodem. I przez to robimy tych zmian właśnie tygodniowo czy rocznie parę dziesiąt, przez to, że my rozwiązujemy takie bardzo małe problemy, które trochę, jak wspominaliście wcześniej, tweakują tak naprawdę, podkręcają trochę cały proces. Każda mała zmiana bardzo wpływa mocno na proces, który się dzieje, proces pracy. No i tak działamy. W kolejnym kroku zastanawiamy się tak naprawdę, jakie są rozwiązania i jakie są opcje. Nie? Czyli wyobraźcie sobie, że zdefiniowaliśmy już, jaki mamy ten problem, no i rozwiązań jest zawsze wiele. I tutaj generalnie my siadamy i to, co jest bardzo ważne u nas i to, co jest naszą bardzo ważną wartością, my pracujemy nad wszystkim zespołowo i pracujemy w modelu podejściu warsztatowym. Czyli generalnie, jeżeli się pojawia jakiś problem do rozwiązania, pracujemy nad nowym projektem, chcemy coś zaprojektować swojego wewnętrznego, jakiegoś cokolwiek, to my siadamy razem z zespołem i robimy sobie jakieś warsztaty, dyskutujemy, planujemy, robimy burzę mózgów. Jakby mamy podejście, że do każdego problemu jest wiele rozwiązań. No i teraz tak naprawdę nadchodzi ten moment, gdzie my w dalszym ciągu nie mamy planu, w sensie my nie siadamy, nie planujemy nic tak dalej, jesteśmy na etapie, że generujemy sobie wiele rozwiązań. No i tak naprawdę to jest moment, gdzie zastanawiamy się, podobnie jak w modelu takim lean startupowym, które z tych rozwiązań jakby jest, może być przypuszczalnie najlepsze, jednocześnie najmniejszym kosztem możemy je wprowadzić, czyli będziemy mogli sobie przetestować je i ta opłacalność, powiedzmy, będzie odpowiednia. No i to są trochę nasze założenia, więc podobnie jak w modelu lean startupowym budujemy sobie tak zwane MVP zmiany, czyli tak zastanawiamy się, ok, jaki mamy problem, ok, jakie mamy możliwości rozwiązania, potrzebujemy, nie wiem, nowego narzędzia do zarządzania projektami. To jest realny problem, który gdzieś tam mieliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, że ok, no karteczki, mogą być to karteczki, możemy sobie zarządzać na karteczkach, ale wtedy nie wszyscy będą widzieć, możemy to robić w Excelu, możemy na Trello, rozpisaliśmy sobie różne rozwiązania, no i zastanowiliśmy się, co jest dla nas potrzebne i zaczęliśmy się zastanawiać, czy potrzebujemy, żeby przetestować to rozwiązanie, czy to jest ten problem, potrzebujemy na przykład narzędzia za ileś set dolarów miesięcznie. Nie, a może spróbujmy najpierw, czy podobne narzędzie zrobimy sobie w Excelu albo tak i czy to będzie w ogóle dla nas działało. I zawsze się zastanawiamy, jak możemy przetestować daną rzecz szybko, po to, żeby zobaczyć, czy ona ma faktycznie sens i czy rozwiązuje ten problem. Robimy szybki prototyp, testujemy jakieś rozwiązanie i tak naprawdę sprawdzamy. Jeżeli to jest to, no to udoskonalamy. Kupujemy lepsze narzędzie, robimy bardziej zaawansowane, zmieniamy coś i tak dalej, a jeżeli nie, to zastanawiamy się tak naprawdę od początku, czy złe rozwiązanie, czyli wybraliśmy złe rozwiązanie, albo zdefiniowaliśmy źle problem. To nie jest wcale problemem. No i dobra. Wydaje się proste, w sensie to jest podejście opierające się właśnie o Lean Startup, ale diabeł tkwi w szczegółach. I czym to się tak naprawdę różni od poprzedniego podejścia, jakbyśmy mieli powiedzieć? Bo nie, bo też mamy generalnie, że zastanawiamy się nad użytkownikami, wymyślamy sobie rozwiązania i tak dalej, nie? No i jak z Lean Change Management korzystamy w Project People? Podzielę się z wami teraz kilkoma case'ami, jak u nas to wyglądało w praktyce, czyli co zmieniliśmy, a na końcu wam powiem nawet w zasadzie, co zmieniliśmy, jak to wpłynęło później na nasze cash flow i jak to wpłynęło na nasze przychody. Tak, jeżeli będziecie zainteresowani konkretnymi liczbami, na koniec podrzuciłam artykuł, który pisaliśmy jako podsumowanie roku, gdzie wrzuciliśmy dokładnie, jaka zmiana u nas w firmie wywołała na przykład taki procentowy wzrost przychodów, więc będziecie, można się z tym zapoznać. Okej, okay. Kto oglądał Szybkich i Wściekłych 5? Nikt? Nie, przedostatni. Uf, ale mniej osób niż Gang Olsena. To jest niesamowite. No to dobrze. Generalnie fabuła Szybkich i Wściekłych, podobnie jak Gang Olsena, praktycznie w każdej części jest taka sama.
czyli za pomocą, to jest grupa znajomych, która się ściga i za pomocą tego albo walczy z jakimś gangsterem, albo musi komuś uciec i tak dalej, i tak dalej. W piątej części bohaterowie, jako że mam temat jak obrobić bank i miałam się skupić na finansach, to wybrałam piątą część, bo tutaj panowie muszą obrobić gangstera również w banku. Więc generalnie panowie, główni bohaterowie stwierdzili, że teraz okradną gangstera, żeby zyskać pieniądze, okradną teraz gangstera. No i żeby jakby już skończyć z tym swoim procederem złym, który uprawiali. No i co zrobili? Zaprosili swoich stałych pomocników. No i tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić i którą my wyznajemy i którą właśnie robimy Project People, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek zmiany, chcemy cokolwiek wprowadzić, jakby zapraszamy zespół do współpracy. Czyli to nie jest tak, że u nas ten zespół działa tak, że ja, zespół powiedzmy, część zarządzająca i tak dalej osób sobie siedzi i wymyśla, okej, to teraz robimy to i to, albo badamy zmiany. Jakby wszystkie rzeczy, które się u nas dzieją, robimy zespołowo. Czyli my spotykamy się na takim warsztacie, analizujemy, jakby wszyscy jesteśmy równi u nas w zespole, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian. Cały zespół rozwiązuje u nas problemy. No dobrze, wracając do Szybkich i Wściekłych, panowie zaprosili pomocników do współpracy, wszyscy pojawili się na spotkaniu, gdzie został przedstawiony problem, czyli powiedzieli, okej, musimy okraść tego i tego gangstera, nie? No to co? Jaką z tego radę dla nas można wyciągnąć? Czyli przedstaw problem, a nie rozwiązanie. Czyli znowu, my zapraszamy zespół do współpracy po to, żeby nie porozmawiać o tym, że okej, mamy taki problem i wymyśliłyśmy takie rozwiązanie, co sądzicie? Tylko zapraszamy zespół, bardzo często z zespołem razem w ogóle na tym warsztacie odkrywamy, co jest problemem. I to jest też moment, gdzie zastanawiamy się właśnie, jak zdefiniować ten problem, co naprawdę jest źródłem, a nie rozmawiamy z nimi o rozwiązaniu. Czyli nie rozmawiamy, nie umawiamy się z zespołem po to, żeby przedstawić rozwiązanie, ale po to, żeby wspólnie się zastanowić. Mamy taką praktykę, my co tydzień pracujemy razem w biurze, więc rozmawiamy na bieżąco, ponadto co tydzień jakby spotykamy się na stand-upie, gdzie sobie takim tygodniowym, gdzie sobie omawiamy jakieś problemy, które wychodzą nam w trakcie projektów trwania, a oprócz tego od samego początku istnienia mamy coś takiego, że co pół roku bierzemy zespół, jedziemy na wyjazd i dwa dni albo trzy dni pracujemy bardzo mocno warsztatowo, tylko i wyłącznie nad rzeczami dotyczącymi zespołu. Czyli mamy warsztaty raz dotyczące właśnie komunikacji, my wszystko robimy warsztatowo bardzo mocno, więc sobie robimy także rozmawiamy dotyczące komunikacji, albo na przykład o procesie pracy, o obsłudze klientów i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, co tak naprawdę trochę wcześniej wyjdzie właśnie jako problem. Czyli na przykład na ostatnim wyjeździe zastanawialiśmy się nad tym, jak zoptymalizować pracę nad projektami, bo za dużo osób było zaangażowanych w projekt, w części, które wydawały się nam mało opłacalne, bo na przykład to były w komunikację, po to, żeby przekazywać informacje o projekcie. No i na ostatnim naszym wyjeździe pracowaliśmy właśnie sobie też nad tym, dlaczego w ogóle to jest problem, gdzie się pojawiają jakieś tam mniejsze, drobne problemy i zastanawialiśmy się, jak tak naprawdę wprowadzić, jakie zmiany wprowadzić, żeby to wpłynęło na cały proces, no a w rezultacie zdecydowanie wpłynęło na zysk i na przychody. To są nasze warsztaty. Ostatnie, jak pracowaliśmy, żeby udowodnić, że faktycznie je mamy. Dobra. Wracając do Szybkich i Wściekłych, panowie przedstawili ten problem, siedzieli tym całym zespołem, no i co zrobili wtedy? Wymyślili wspólnie rozwiązanie. No i to jest właśnie to, o czym wam wspominałam, czyli generalnie my siedzimy na tym warsztacie, analizujemy to, co jest tym problemem razem i podczas tego warsztatu zastanawiamy się, dobra, to burza mózgu, jak możemy rozwiązać teraz ten problem? Korzystamy z różnych technik, bo jeżeli to jest jakiś wrażliwy problem, czasem robimy bardziej zamknięte burze mózgów, czyli każdy może coś napisać anonimowo, czasem robimy otwarte, technik warsztatowych jest bardzo dużo do tego. Natomiast to, co siedzimy i robimy, to zastanawiamy się, jak najwięcej sposobów, jak można rozwiązać ten problem. Po czym sobie te sposoby zaczynamy gdzieś tam segregować i zastanawiać się, okej, to możemy zrobić, to nie, to możemy zrobić szybko, to możemy przetestować w taki sposób. Zawsze staramy się wybierać jakieś zmiany, które jesteśmy w stanie, przetestować, czy cokolwiek nam dadzą w ciągu jednego, dwóch dni, w sensie, żebyśmy mogli je zrobić w ciągu jednego, dwóch dni, a nie tak, żeby test zmian zajął nam na przykład tydzień, dwa tygodnie. Tylko to są takie rzeczy, że to zbudowanie jakiegoś narzędzia nam zajmie dwa dni, albo zbudowanie czegoś tam dwa dni i później sobie go testujemy przez tydzień, przez dwa, trzy, cztery, to bardzo różnie. Natomiast chodzi o to, żeby to były rzeczy, które możemy szybko zrobić.
Co to daje? To daje przede wszystkim to, że zespół, w porównaniu do tego, jak pamiętacie wcześniej, gdy przychodzimy i przedstawiamy mu plan, a zespół może nam zaufać albo nie, no to my tutaj mamy faktyczne zaangażowanie, bo zespół siedzi, my razem sobie wybraliśmy ten problem, razem go zdefiniowaliśmy, razem wymyśliliśmy rozwiązanie, dogadaliśmy się, czy to faktycznie tak zrobić i to naprawdę na takim warsztacie są żywe dyskusje, w sensie my rozmawiamy o tym, co możemy zrobić, jak to zmienić, to ja mogę zrobić to, to ja mogę zrobić to i naprawdę ten zespół jest niesamowicie zaangażowany. I wszyscy nad tym pracujemy. To nie jest tak, że pracują nad tym dwie czy trzy osoby, nie? Tak. O, to był jeden z case'ów, o którym opowiadałam. Zaczęłam wstępnie opowiadać, czyli doszliśmy do wniosku, że trochę chyba źle estymujemy czas projektów. Bardzo często się okazywało, mieliśmy taki okres, że pewne projekty nam się wydawało, że trwają, jakby ocenialiśmy, że zajmie nam to na przykład 2 tygodnie, a zajmowało nam 2 tygodnie, ale naprawdę na takiej super spinie ostatnie kilka dni. Zastanawialiśmy się, co jest nie tak. Doszliśmy do tego, jak się zaczęliśmy zastanawiać, że problem jest w tym, to nie jest tak, że mieliśmy złe narzędzie, bo zastanawialiśmy się, czy to jest jakieś złe narzędzie do zarządzania projektami, albo może jakoś się źle komunikujemy i tak dalej. Zastanawialiśmy się, gdzie leży problem. Natomiast się okazało, że problem był trochę gdzie indziej. Mieliśmy na samym początku taki model, że ja z moją wspólniczką Beatą, klienci przychodzili zawsze do nas. Zanim założyłyśmy razem firmę, obie działałyśmy na rynku, no i klienci automatycznie, nawet jak założyłyśmy razem firmę, i tak przychodzili do nas, żeby porozmawiać o jakimś tam projekcie, więc my automatycznie rozmawiałyśmy z nimi o tym projekcie, po czym no, patrzyłyśmy, okej, to jest projekt strategiczny, no to na przykład Ania może być z naszego zespołu w to zaangażowana, albo nie wiem, UX-owy, to Tomek może być i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiecie, my porozmawialiśmy z klientami, zapraszaliśmy ich później, zapraszaliśmy nasz zespół na warsztat, natomiast część sprzedażową obsługiwałyśmy my na samym początku. No i to okazało się pewnym problemem właśnie przez to, że bardzo często w części sprzedażowej opierało się również to, że projektowaliśmy wstępnie jakąś strategię pracy, czyli to, jak powinniśmy to robić. No i projektowałyśmy to też przez to, jak my byśmy to zrobiły, czyli też już mamy dużo większe doświadczenie, bo pracujemy jakiś tam czas, więc pewne rzeczy mogą nam przychodzić szybciej. Okazało się, że właśnie gdzieś tam w tym miejscu leży problem, więc na samym początku zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy po prostu tę część ofertową konsultować bardzo mocno w zespole, czyli ta część, gdzie był jakiś tam plan, konsultowaliśmy sobie razem w zespole. I tak naprawdę powolutku, bo się okazało, że konsultacje fajnie zdały sprawę, zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy przekazywać tą część planowania i tak dalej, czyli tak naprawdę, żeby pokazać klientowi, dobra, to zróbmy takie sprinty i takie, zaczęliśmy przekazywać tak naprawdę osobom, które później będą to u nas robiły, aż w końcu w tej chwili przekazaliśmy cały kontakt tak naprawdę z klientem naszemu zespołowi, czyli w tej chwili ani ja, ani Beata, czyli jak zajmujemy się w tej chwili jakby zarządzaniem na poziomie biznesu, natomiast już nawet jeżeli przychodzi do nas klient, bo w dalszym ciągu przychodzą ci klienci do nas, od samego początku bierzemy osobę od nas z zespołu, która potencjalnie będzie tą osobą, która będzie miała wykonywać projekt. My zajmujemy się tylko strategią i designem, więc jakby w miarę łatwo jest to ocenić. Zapraszamy te osoby do zespołu i to one od samego początku prowadzą cały proces sprzedażowy. Znowu, szybcy i wściekli. Panowie zaplanowali już, co chcą zrobić i tak dalej. No i teraz jest szybkie przygotowanie realizacji, test problemów i rozwiązań. Kto oglądał tą część, to wiedzie, że tam jest spora część filmu o tym, że oni wymyślali, dobra, to może tak rozwalimy ten safe. I tam testowali, czy faktycznie tym rozwalą. Albo na przykład, że czy będziemy w stanie tak szybko wyjechać samochodem z garażu i znowu siedzieli i testowali, czy będą w stanie to zrobić i tak dalej. No i to jest trochę właśnie to, co jest również bardzo istotne, czyli testowanie i szybka weryfikacja problem solution i tego MVP zmiany, czyli to, co my robimy, czy dobrze zdefiniowaliśmy problem, czy rozwiązanie, które wymyśliliśmy, faktycznie rozwiązuje ten problem. Mieliśmy taki przypadek i to jest w sumie największa zmiana, którą poczyniliśmy w zeszłym roku, czyli to, że mieliśmy więcej projektów, więcej pracowników, ale mieliśmy mniej pieniędzy. Znacie, tak, wiecie, firma usługowa, generalnie zaczynacie rosnąć, coraz więcej klientów do was przychodzi, no więc co robią firmy? Zatrudniają więcej pracowników, nie? No i my zrobiliśmy to samo, co było ogromnym błędem, bo się okazało, że my bardzo szybko urośliśmy, bo było tak, że w ciągu miesiąca praktycznie zatrudniliśmy chyba 4 nowe osoby, mieliśmy 10 osób z 6 osób, to jest zupełnie inaczej się zarządza w zeszłym roku. Natomiast się okazało, że więcej projektów, a wcale te zyski nie są większe. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. No i okazało się, że to była właśnie kwestia tego, co było też wcześniej wspomniane na prezentacji, czyli postaw. Generalnie my pracujemy bardzo mocno w podejściu linowym i bardzo mocno warsztatowo. To jest dość niestandardowe, jeżeli chodzi o branżę designerską, jak i strategiczną. No i się okazało, że po prostu osoby, które też między innymi zatrudniliśmy, a zatrudniliśmy ich wtedy dość dużo jednak jak na nasz zespół, miały trochę inne postawy, czy sprawdzały się w trochę innych projektach niż my pracowaliśmy. Bo to były osoby, które miały bardzo wysokie kompetencje, natomiast okazywało się, że jakby sposób pracy był nieco inny od naszego. No i my wtedy
porozmawialiśmy z tymi osobami, no i przeszliśmy z częścią osób na właśnie współpracę projektową, czyli wiedzieliśmy, że one są bardzo dobre, no i jakby się zgodziły, bo one chciały pracować przy konkretnych projektach, ale w innym modelu. Więc przeszliśmy na przykład na współpracę projektową z tymi osobami. I to była w sumie rzecz, która niesamowicie, zbudowaliśmy wtedy tak zwany korowy zespół, czyli wybraliśmy, w zeszłym roku to było 5 osób, które zostały jakby z nami na stałe, które wiedzieliśmy, bo zdefiniowałyśmy, że jakby problemem jest postawa w zespole. Długo się zastanawiałyśmy, co jest problemem, czy to, że wiecie, ludzie źle wolniej pracują, bo my coś źle robimy, czy proces jest nie taki i tak dalej. Okazało się, że problemem były te postawy. Znalazłyśmy na to rozwiązanie, czyli zmieniliśmy jakby formę zatrudnienia kilku osób i formę współpracy i okazało się, że mieliśmy mniej osób w zespole, a zyski nam skoczyło 50%, co w ogóle było niesamowitym spostrzeżeniem. Jak chcecie w ogóle poczytać więcej o tym case'ie na liczbach, to właśnie w tym linku, który jest na samym końcu, wrzuciliśmy dokładne liczby, czyli ile osób, z jakimi osobami, na jaką formę współpracy przeszliśmy, jak nam się to przełożyło na przychody, więc są fajne liczby tam. Dobra, komunikacja w trakcie realizacji. Panowie również, cały zespół miał generalnie problem, wiecie, tam jak próbowali rabować ten bank, no to mieli generalnie jakiś problem. Natomiast oni się przez cały czas ze sobą komunikowali, nie tylko między sobą w zespole, ale również ze sobą, która gdzieś to dowodziła. No i ponownie, szybka zmiana planu. Jeżeli coś im nie wyszło, oni po prostu zmienili plan, czyli powiedzieli sobie, okej, to nie wychodzi, to nie działa, zróbmy to trochę inaczej, bo zazwyczaj to wystarczy odrobne rzeczy. I to jest bardzo ważna rzecz, czyli problem u nas również się pojawił coś takiego, że zastanawialiśmy się, czy mamy problem z komunikacją. No i zastanawialiśmy się, czy pomoże tam Slack, czy jakiś daily stand-up, ale nie chcieliśmy go wprowadzać, bo trochę czasu zajmuje. Znaczy wprowadziliśmy go na tydzień, ale się okazało, że za dużo czasu zajmuje. Biuro, tablica z obecnością. No i się okazało, że jakby zaczęliśmy drążyć, co jest tym problemem z komunikacją. No i okazało się, że właśnie tym problemem nie było to, że korzystaliśmy ze złego narzędzia, tylko problemem jakby właśnie było to, że pracowaliśmy w różnych godzinach i w różnych miejscach. Nie? Więc my sobie wtedy, u nas akurat rozwiązaniem było wspólne biuro. To nie zawsze będzie rozwiązaniem w każdym zespole. U nas natomiast to gdzieś tam ten problem rozwiązało. No i dobra, wszyscy biorą udział w realizacji planu, czyli generalnie cały zespół, który na samym początku wymyślał, brał udział w realizacji planu i znowu, wszyscy są współautorami, czyli wyobraźcie sobie, że przychodzicie, rozmawiacie razem nad tym problemem, wymyślacie to rozwiązanie wspólnie, wszyscy czują się współautorami, czyli nie ma czegoś takiego, że ja wymyśliłam sobie, jak zrobić jakąś tam zmianę, a zespół może mnie posłuchać, tylko wszyscy pracujemy nad tym samym i to jest ważne, to jest fokus na trochę inną rzecz, czyli my chcemy rozwiązać problem, a nie podążać procesem, czyli nie chcemy podążać planem, który dostaliśmy, ale mamy wszyscy problem, który chcemy rozwiązać i czujemy wartość z tego rozwiązania. To jest cytat właśnie Ani od nas zespołu, bo robiłam właśnie krótkie wywiady z zespołem przed tą prezentacją, no i właśnie pytałam się o to, czy ma potrzebę jakiejś zmiany w tej chwili, tak z ciekawości. Ania powiedziała mi, że szczerze mówiąc u nas się dużo zmienia, więc nie ma potrzeby tak, że ona sobie siądzie i teraz wymyśli, że mam potrzebę zmienić to i to, bo to fajnie pokazuje, jaką mamy już kulturę pracy u nas. Czyli generalnie, jak u nas pojawia się coś, co chcemy sobie polepszyć, zmienić i tak dalej, to robimy. Nikt już się nie zastanawia nad tym, że to teraz usiądźmy i zastanówmy się nad zmianą. Tylko my po prostu od razu działamy. Zróbmy to inaczej, zróbmy to tak, przetestujmy to, sprawdźmy to narzędzie. To fajnie gdzieś tam pokazuje już, jak myślimy. No i co? I mamy to, Państwu udało się obrabować bank skuteczniej niż gangowi Olsena i podobnie jest w naszym przypadku. Dobra, bardzo szybko jeszcze dla podsumowania, kluczowe różnice w porównaniu do tego wcześniejszego podejścia. Super ważne jest zaangażowanie teamu, czyli to, co ja wam przez cały czas powtarzam i to, dlaczego wam, co jest tytułem mojej prezentacji, czyli dlaczego to jest gra zespołowa. Jak widzicie, tak naprawdę niesamowitą różnicę przez cały proces grało to, że ten team przez cały czas był zaangażowany. Oni wymyślali, oni wiedzieli, oni zdefiniowali i tak dalej, bo to oni będą w tym działali również, nie? Większa otwartość, zaufanie, zaangażowanie. Mikrotesty i reagowanie na sytuację. My jesteśmy raczej właśnie zwolenniczkami wprowadzania małych zmian bardzo często i testowania różnych rozwiązań, czyli generalnie jak na przykład zespół mówi, że chciałby mieć jakiś sposób, jak coś, miejsce do dzielenia plików, to nie budujemy całej infrastruktury, tylko zastanawiamy się, czy Dropbox wystarczy i czy to pomoże, nie? Jakby to jest przykład. No i problem solution fit, czyli faktycznie dobrze zdefiniujmy problem. I to, co jest w sumie ważne i podkreśliłam, czyli zmiana sama w sobie nie jest produktem naszego procesu, tylko jest narzędziem do tego, żebyśmy znaleźli rozwiązanie. W sensie naszym celem jest rozwiązać problem, a nie naszym celem jest wprowadzić zmianę. I to jest ważna różnica. No. Jakie zmiany wprowadziliśmy? Takie trzy zmiany, co miałam wam powiedzieć, że były najważniejsze. To, co wam opowiedziałam już wcześniej. Mniejszy zespół, większe zyski.
długoterminowe projekty, długoterminowe płatności. Jak ktoś pracuje w takiej branży, to pewnie zna to, że jak zaczynacie rosnąć, macie coraz większych klientów, to ci klienci chcą, płacą coraz większe pieniądze, ale coraz później, bo chcą płacić po skończeniu całego dużego projektu, bardzo często z dużym opóźnieniem. My to załatwiłyśmy dość szybko, czyli zaczęłyśmy pracować w sprintach i rozliczacie tak naprawdę z klientami w sprintach, ale testowaliśmy znowu ten model drobnymi zmianami przez ponad pół roku, czyli jak to trochę rozliczać inaczej. I znowu, przekazywanie wiedzy o projekcie. To też jest ten case, o którym wam opowiadałam wcześniej, czyli bezpośredni kontakt teamu od samego początku. Zmieniliśmy to, że teraz zespół jakby kontaktuje się bezpośrednio z klientem. U nas nie ma sprzedawców. My jesteśmy firmą, która tak naprawdę zajmuje się, tak jak wam powiedziałam wcześniej, niezgadzaniem się z naszymi klientami, więc generalnie my od samego początku musimy rozmawiać z tymi klientami, żeby rozumieć, co jest problemem. Nie da się tego przekazać i to też sobie uświadomiłyśmy po jakimś czasie. A to niesamowicie wpłynęło w ogóle na zyski, bo wcześniej wiecie, w projekt w ogóle w sprzedaż projekt, żeby przekazać ten projekt komuś odpowiedzialnemu za to, a później ktoś jeszcze, żeby się tym zajmował i koordynował, to było dużo osób zaangażowanych. A w tej chwili mamy jedną osobę, która od początku rozumie kogoś. Jedną, dwie, trzy, zależy jak duży projekt, jak duży zespół, ale generalnie to są te same osoby od samego początku. No i trzy rady na koniec, tak, jak najlepiej wprowadzać zmiany, jakbym miała podsumować, to weźcie swój team, z którym pracujecie. Nie poświęcajcie więcej czasu na planowanie niż na testy i na MVP, czyli nie siedźcie i nie dłużej nie planujcie danej zmiany, niż tak po prostu, wiecie, zamiast podejść i po prostu cokolwiek zrobić. No i dobrze zdefiniujcie problem. Bo pamiętajcie, że ostatecznie jakby nieważne z czego korzystacie, możecie z klasycznego podejścia, o którym opowiadałam wcześniej, możecie to robić linowo, małe zmiany, duże zmiany, obojętne, jakby... Sensem wprowadzania zmian i zarządzania zmianą nie jest sama zmiana, ale sensem jest rozwiązanie jakichś tam problemów i ulepszenie czegoś. No i dziękuję wam bardzo. Wrzucę później prezentację, chyba że ktoś może chce sobie przepisać, ale to jest generalnie ten link ze statystykami. Są jakieś pytania? Chyba jestem po czasie na pewno. My w zasadzie miałyśmy podobny problem, bo sprzedawcami byłyśmy w pewnym momencie właśnie ja z Beatą, czyli z moją wspólniczką, więc my to zrobiłyśmy właśnie tak, że na początku sprawdzałyśmy, czy problem leży w tym, że my to źle estymujemy. Więc wzięłyśmy tak, że zaprosiłyśmy osoby z naszego teamu, które później to robiły, czyli od produkcji jakby, do tego, żeby razem z nami siedziały i zastanowiły się, czy to faktycznie tak zrobić. Czyli mówiłyśmy, jakby jaki jest problem klienta i czy to faktycznie tyle czasu zajmie. Fajnie było i tak dalej, to był pierwszy krok. Natomiast się okazało, że tak naprawdę bardziej właściwym rozwiązaniem było to, żeby te osoby zaangażować w ogóle w sprzedaż. Czyli to jest tak, że, bo my w dalszym ciągu, to my spotykałyśmy się z klientami, my miałyśmy tą wiedzę i owszem, przekazywałyśmy ją tej osobie, żeby nam pomogła napisać ofertę, natomiast w dalszym ciągu to było, wiecie, przekazywanie wiedzy, nie? Więc co my zrobiliśmy? Poszliśmy krok dalej, czyli tą osobę, która miała być zaangażowana w projekt, zapraszaliśmy na warsztaty. U nas przed sprzedażą jakby projektu, czyli przed planem, jest zawsze warsztat. To jest u nas osobny produkt, zaczynamy od warsztatu, po to, żeby jakby zdefiniować sobie dany problem. No i zapraszałyśmy tą osobę, żeby wzięła udział w warsztacie, żeby lepiej rozumiała klienta, nie? Fajnie się sprawdziło i tak dalej, więc poszliśmy o krok dalej, czyli generalnie teraz przychodzi klient, przekazujemy kontakt w ogóle do osoby od nas zespołu, po to, żeby ona w ogóle zaprojektowała sobie ten warsztat, ona go przeprowadziła i ona wymyśliła plan, jak to wdrożyć, jak to wykonać i porozmawiała o tym z klientem. Czyli de facto pozbyliśmy się sprzedaży w ogóle, takiej stricte sprzedaży u nas. Dobra. To ja wam dziękuję bardzo i oddaję głos.